Witajcie w dzisiejszym komentarzu. Od wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych upłynął już prawie miesiąc. Miesiąc pełen różnych wydarzeń, pełen napięcia i sporów. Natomiast efektem tego wszystkiego jest to, że na dzień dzisiejszy trudno już sobie wyobrazić, aby prezydentem na początku kolejnego roku nie został przedstawiciel Partii Demokratycznej Joe Biden. Prawnicy Donalda Trumpa co prawda cały czas podnoszą różnego rodzaju zarzuty przed sądami. Wyniki oficjalne tego zgromadzenia kolegium elektorskiego będą dopiero za kilka tygodni. Natomiast już dzisiaj Joe Biden został przez administrację prezydencką dopuszczony do dokumentów pozwalających mu przygotować się do objęcia roli prezydenta 20 stycznia. Ogłosił również częściowy skład rządu, który zamierza powołać. Także na dzień dzisiejszy świat już tak naprawdę przestał się zajmować tym, kto wygrał wybory, a coraz bardziej zajmuje się tym, co zrobi Joe Biden jako prezydent Stanów Zjednoczonych. I temu też chciałbym poświęcić dzisiejsze nagranie. Sam Biden jest weteranem polityki zagranicznej, bo to właśnie o polityce zagranicznej przede wszystkim chciałbym rozmawiać. Jego ekipa, tak przynajmniej w tej części, w której zostało zdradzone, kto będzie do niej należał, bardzo mocno przypomina ekipę Baracka Obamy, którego sam Joe Biden był wiceprezydentem, także z całą pewnością czeka nas w najbliższych miesiącach dużo porównań nowego rządu do starego rządu Baracka Obamy. Pytanie, jak ta ekipa i jak sam Biden wpłynie na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, jak i to będzie miało wpływ na sytuację Polski i jak my jako Polacy będziemy potrafili się w tym odnaleźć. Ja już kilka miesięcy temu w nagraniu na temat kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych postawiłem tezę, że niezależnie od tego, kto te wybory wygra, to żadna wielka rewolucja w stosunkach międzynarodowych nas nie czeka. Tezę tę oczywiście podtrzymuję. Natomiast chciałbym dzisiaj się w nią trochę bardziej szczegółowo zagłębić, przeanalizować. Myślę, że omówię kilka obszarów geograficznych, które są decydujące dla Polski i decydujące dla świata, a następnie spróbujemy spojrzeć na całą sytuację polityczną nieco bardziej z lotu ptaka i zastanowić się, co nas czeka w tym obszarze ideologicznym, w obszarze wartości ze strony administracji prezydenta Bidena. Jeżeli mówimy o obszarach geograficznych ważnych na świecie, to oczywiście w pierwszej kolejności poruszyć trzeba Daleki Wschód. W obszarze Dalekiego Wschodu, w obszarze napięcia pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, każdego roku dzieje się dużo i to, co się tam dzieje, ma bardzo duży wpływ na cały świat. Polityka Donalda Trumpa tutaj nie była w żaden sposób rewolucyjna i tak naprawdę nie wprowadziła jakiejś radykalnej zmiany w stosunku do polityki wcześniejszej, dlatego że pivot na Pacyfik został ogłoszony już przez Baracka Obamę. Donald Trump to kontynuował, być może nawet pogłębił i tego samego możemy się spodziewać po Joe Bidenie. To, co się zmieni, to być może nieco styl prowadzenia polityki, być może trochę mniej konfliktów amerykańsko-chińskich na poziomie handlowo-gospodarczym, być może trochę więcej presji wywieranej przez organizacje międzynarodowe. Natomiast sama presja, samo ciśnienie, sam spór w obszarze Dalekiego Wschodu pozostaje faktem i na pewno tutaj Joe Biden nie będzie jakimś cudotwórcą, który będzie w stanie tu znaleźć jakieś rozwiązania, które to zmienią, dlatego że po prostu interesy Ameryki w tym regionie są bardzo jednoznaczne. Ameryka broni swojej hegemonii, Chiny próbują tę hegemonię naruszyć. Z miejsca, w którym jesteśmy, ten konflikt może iść w stronę większej lub mniejszej eskalacji, większego lub mniejszego sporu. Donald Trump na pewno nie zostawia łatwej sytuacji swojemu następcy, dlatego że w ostatnich tygodniach sytuacja się zmieniła na korzyść Chin. Kilka miesięcy temu to było chyba pierwsze moje nagranie na YouTube. Opowiadałem o tym, w jaki sposób Amerykanie pod wodzą Trumpa usiłują zmontować sojusz gospodarczo-militarny państw azjatyckich, aby okrążyć Chiny. W skład tego sojuszu wtedy wydawało się, że mogą wejść oprócz państw oczywistych jako sojusznicy amerykańscy, czyli Korea Południowa, Japonia, Australia, że mogą wejść także takie państwa jak Indie czy Filipiny.
Obecnie wydaje się, że Chiny wyłamały się z tego pierścienia, z tego okrążenia i przeszły do gospodarczego kontrataku, dlatego że kilka tygodni temu zostało ogłoszone największe na świecie porozumienie handlowe, strefa wolnego handlu, obejmująca oprócz Chin także takie państwa jak właśnie Korea Południowa, Japonia i Australia, czyli ci sojusznicy amerykańscy, takie państwa jak Filipiny i Indonezja. W zasadzie jedynym z państw, które są jakoś na kursie kolizyjnym z Chinami, a nie weszły w to porozumienie w regionie azjatyckim, to są właśnie Indie. Indie, które swoją drogą są też państwem bardzo dużym, bardzo rozwijającym się i już niedługo mogą zacząć doganiać Chiny i rozwijać coraz bardziej swoją już samodzielną pozycję międzynarodową, ale to temat na zupełnie inne nagrania. Także w obszarze Dalekiego Wschodu tak naprawdę czekamy na to, co się tam będzie wydarzać, jakie będą działania Amerykanów, jakie będą działania Chińczyków. Nie będzie tutaj raczej rewolucji ze strony Joe Bidena, natomiast może być rewolucja ze strony po prostu zewnętrznych warunków, zewnętrznej sytuacji. Są nawet przewidywania ekspertów, że w ciągu najbliższych kilku lat może dojść do mniejszego czy większego konfliktu zbrojnego pomiędzy Amerykanami a Chińczykami. Trudno powiedzieć, na ile to jest prawdopodobne. Jest sytuacja międzynarodowa bezprecedensowa, dlatego że jeszcze nigdy dwa tak potężne państwa nie były ze sobą tak blisko związane gospodarczo, jednocześnie konkurując o polityczną hegemonię. Zostawiając Daleki Wschód, przejdźmy na Wschód Bliski. Tutaj sytuacja jest już zupełnie niejednoznaczna, dlatego że też niejednoznaczna była polityka Donalda Trumpa. Z jednej strony była to polityka wyraźnie nastawiona na wzmacnianie pozycji Izraela, co się wyraziło między innymi przeniesieniem ambasady amerykańskiej w Izraelu do Jerozolimy, co de facto oznaczało uznaniem tej spornej tak, stolicy, spornego miasta Jerozolimy jako stolicy Izraela. Z drugiej strony dochodzi także wiele informacji o tym, że następuje pewne odprężenie w relacjach pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi. Ostatnio była mowa nawet o spotkaniu premiera izraelskiego z przywódcami Arabii Saudyjskiej, co do niedawna jeszcze wydawało się nie do pomyślenia. Także wydaje się, że tutaj w okolicach Izraela sytuacja jest spokojniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Drugim punktem zapalnym na Bliskim Wschodzie jest oczywiście Iran. I tu rzeczywiście zmiana w Białym Domu może sama w sobie być czymś sprzyjającym bardziej pokojowemu rozwiązaniu tego konfliktu. Donald Trump był już bardzo wyraźnie na kursie kolizyjnym z Iranem i zapewne też przez samych Irańczyków był identyfikowany jako twórca tego konfliktu. Natomiast w bardziej dyplomatyczny, bardziej może umiejący owijać w bawełnę Joe Biden może mieć szansę na przeprowadzenie pewnego resetu z Iranem i doprowadzenie do sytuacji, gdzie uda się wypracować jakieś rzeczywiście nowe porozumienie. Do tego też na pewno dążą takie podmioty jak Unia Europejska, której zależałoby tutaj na rozwiązaniu pokojowym, na tym, żeby z jednej strony Iran przestał rozwijać technologie nuklearne, z drugiej strony, żeby można było zdjąć z Iranu sankcje gospodarcze i przywrócić normalne relacje handlowe z tym państwem. Kolejny obszar, tutaj już przechodzimy na nasze własne podwórko, powiedzmy Europie, i rozbić to chyba musimy na dwa obszary, na Europę Wschodnią i Europę Zachodnią, gdzie oba te obszary nas jako Polaków dotyczą bardzo bezpośrednio. W obszarze Europy Wschodniej, który jest oczywiście, należy go rozumieć przede wszystkim przez pryzmat konfliktów z Rosją, Joe Biden już wysłał pewne bardzo wyraźne sygnały. Z jednej strony, że zamierza wspierać Ukrainę, z drugiej strony, że zamierza wspierać białoruską opozycję i dążenie do demokratyzacji Białorusi. To jest w zasadzie z polskiej perspektywy dobra wiadomość. Oczywiście jest pytanie, jak to będzie wykonywane i jakie będą konkretne działania z tym związane. No ale generalnie amerykański prezydent, który zajmuje twarde i asertywne stanowisko w stosunku do Rosji, to jest coś, na czym nam zależy, do czego chcieliśmy dążyć.
I oczywiście nie jest tak, że Donald Trump takim prezydentem nie był. Wbrew obawom, które istniały na początku kadencji Donalda Trumpa, nie okazał się on wcale prezydentem jakkolwiek prorosyjskim, jakkolwiek się dogadującym z Rosjanami. Natomiast ze strony Joe Bidena, no już od samego początku mamy bardzo wyraźne deklaracje wspierania samodzielności czy proamerykańskości państw byłego Związku Radzieckiego. Także to jest coś, co jest po prostu dobrą wiadomością, wzmacniającą też naszą pozycję, naszą sytuację. Gorzej wygląda sytuacja w Europie Zachodniej. No tu z kolei eksperci przewidują, że Joe Biden będzie dążył do odprężenia w relacjach z Niemcami i Francją, do zbudowania lepszych relacji z tymi państwami. I to może iść w parze również ze współpracą taką polityczno-ideologiczną. Polska jest w tej chwili na dużej mierze kursie kolizyjnym, tak, z tą główną ideologiczną agendą Unii Europejskiej. Niestety nie jest wykluczone, że Ameryka Joe Bidena będzie również taką agendę wspierać, że zniknie nam możliwość pewnego rozgrywania konfliktu ideologicznego i handlowego pomiędzy Europą Zachodnią a Stanami Zjednoczonymi. Nie żebyśmy jakoś bardzo z tej możliwości rozgrywania korzystali, ale kiedy przekładamy to już na konkretne rzeczy, to kwestia na przykład obecności wojskowej Amerykanów powiększonej w Polsce staje tutaj pod pewnym znakiem zapytania, dlatego że no, kulisami większego zaangażowania Amerykanów w Polsce była chęć wycofania się przez Trumpa, podjęto już konkretne decyzje o wycofaniu się części wojsk amerykańskich z Niemiec. Teraz mówi się o tym, że Joe Biden mógłby tę decyzję zrewidować, przynajmniej częściowo ograniczyć. Pytanie brzmi, czy wtedy rzeczywiście Polska może nadal liczyć na sprowadzenie więcej żołnierzy amerykańskich i czy nie ponieśliśmy kosztów na darmo, tak? Dlatego że Polska już poniosła znaczące prawne koszty uzyskania tej powiększonej obecności. Zgodziliśmy się na bardzo niekorzystną dla Polski umowę o współpracy militarnej, która przewiduje między innymi no już niemal całkowite wyłączenie amerykańskich żołnierzy spod jurysdykcji polskich sądów. Może się okazać, że to wszystko było na darmo i tych żołnierzy nie przyjedzie wcale więcej. To się okaże pewnie w ciągu najbliższych miesięcy. Gdyby tak się stało, to byłaby oczywiście prestiżowa porażka rządu Mateusza Morawieckiego, który razem z całym PiS-em z kwestii obecności Amerykanów uczynił wręcz rdzeń swojej polityki i militarnej, i zagranicznej. Inne pytanie, czy byłoby to takie złe dla Polski, gdyby tych żołnierzy amerykańskich nie przyjechało aż tylu, ile jest przewidywane. To jest oczywiście zupełnie odrębne pytanie. Czy to jest rzeczywiście w polskim interesie, żebyśmy mieli tyle tysięcy amerykańskich żołnierzy na naszym terytorium i czy jest sens ponosić takie koszty, zamiast te pieniądze inwestować w nasze własne wojsko, nasze własne zdolności obronne. Znowu temat, który i już się pojawiał w moich nagraniach niejednokrotnie i pewnie nieraz jeszcze będzie poruszany. Rzucając okiem na cały glob, szukając pewnej syntetycznej oceny, no trzeba dojść do wniosku, że interesy Stanów Zjednoczonych i cele ich polityki zagranicznej pozostają niezmienne. To, co zmienić się może natomiast, to są metody działania. I tutaj rzeczywiście różnica między Trumpem a Bidenem będzie na pewno zauważalna, dlatego że Donald Trump w swojej polityce zagranicznej preferował działanie w relacjach dwustronnych, odchodzenie, marginalizowanie wręcz organizacji międzynarodowych, a dogadywanie się pomiędzy dwoma państwami siedzącymi przy stole. Wynikało to zapewne z tego, że Donald Trump, w odróżnieniu od Bidena, był politycznym noworyszem, człowiekiem bez doświadczenia politycznego, otoczonym w dużej mierze wrogim establishmentem, nawet w swojej własnej partii, więc nie miał też wielu doświadczonych dyplomatów do pomocy. A relacje dwustronne są po prostu politycznie łatwiejsze, tak? Umożliwiają bardziej bezpośrednie stawianie spraw, umożliwiają nawet sięganie po groźby czy szantaż, od czego Trump bynajmniej nie unikał w relacjach z niektórymi państwami.
Biden pójdzie zapewne w przeciwnym kierunku, jako jeden z najbardziej doświadczonych w polityce międzynarodowej polityków amerykańskich. Będzie zapewne stawiał na organizacje międzynarodowe, na relacje wielostronne, na takie sposoby wywierania wpływu, które czasami nawet no, sprawiają wrażenie działania takiego zupełnie zakulisowego i z dużej odległości. Także na pewno ze strony Bidena będzie mniej takiej buńczuczności, do której już się przyzwyczailiśmy, ze strony Trumpa mniej stosowania otwartych gróźb, więcej okrągłych słówek, więcej globalizacji, więcej organizacji międzynarodowych. Praktyka może pokazać, że Biden tutaj pomimo właśnie takiego bardziej pośredniego działania w realizowaniu amerykańskich celów może być nawet skuteczniejszy od Trumpa, co bynajmniej nie będzie, niekoniecznie jest dobre dla Polski. To po prostu zależy, które z tych celów będą realizowane. To, czego w związku z tym możemy się też spodziewać, to niestety większej presji ideologicznej. I tutaj przedstawiciele prawicy, którzy krytykują, obawiają się Bidena, mają oczywiście nieco racji. Presja ideologiczna ze strony obecnej amerykańskiej partii demokratycznej i tego prezydenta płynąć będzie na pewno, choć warto pamiętać, że nie jest tak, że nie płynęła ze strony administracji Trumpa. Na ambasadzie amerykańskiej na rogu pięknej Alei Ujazdowskich nieraz w ciągu tych ostatnich 4 lat wisiała tęczowa flaga i było to odczuwalne również w polskiej polityce wewnętrznej, że tutaj bynajmniej takiego poparcia dla jakiegoś konserwatywnego i tradycyjnego modelu życia politycznego wcale od strony Amerykanów nie odbieramy tak dużo, jak byśmy chcieli. Trump nieraz był pokazowym konserwatystą, natomiast no, trudno powiedzieć, żeby w głębi ducha i w swoim życiu prywatnym był to autentyczny konserwatysta. Natomiast no, nie można zaprzeczać, że jest po prostu spodziewane, że za rządów Bidena jest wręcz oczekiwanie bardzo wyraźne ze strony amerykańskiego establishmentu i wyborców samego Bidena, że tutaj Ameryka będzie w większym stopniu niż przez ostatnie 4 lata narzucała reszcie świata te swoje wartości, te swoje specyficznie rozumiane prawa człowieka i specyficznie rozumianą walkę o prawa mniejszości. I niestety mogą tutaj znaleźć wspólny język z Unią Europejską, co Polskę postawi w trudnej sytuacji i może być nieraz wykorzystywane nie tylko do tego, żeby nam narzucać te swoje tak zwane wartości, ale też do tego, żeby z wykorzystaniem takiego szantażu realizować jakieś twarde interesy, czy ekonomiczne, czy polityczne, z pokrzywdzeniem Polski. To trzeba będzie obserwować i z kolei wymagać od naszych rządzących dużo większej niż do tej pory asertywności i dalekowzroczności. Podsumowując i zbierając te wszystkie informacje do jednego zdania, no wydaje się, że nie mają racji ani internetowi fanatycy Donalda Trumpa, ani salonowi wyznawcy Joe Bidena, którzy przewidują tutaj jakąś rewolucję. Nie będzie żadnego globalnego przewrotu, nie będzie ani lewicowo-liberalnej globalnej apokalipsy, ani nagle magicznego rozwiązania wszystkich konfliktów, które rzekomo, zdaniem niektórych, miałby być za nie bezpośrednio i osobiście odpowiedzialny Donald Trump. Będzie natomiast inny styl, nieco inne warunki gry dyplomatycznej i w jednych miejscach nie zmieni się prawie nic, w innych będą znaczące modyfikacje linii metod amerykańskich, choć zawsze trzeba pamiętać, że interesy mocarstw zmieniają się bardzo powoli i na pewno nie pod wpływem tego, że zmieniła się ekipa rządząca, zmieniła się partia, która trzyma ster władzy. Sekret sukcesu lub porażki będzie tkwił w zdolności polskiej dyplomacji do odnalezienia się w tych nowych warunkach. Jak na razie niestety nasz rząd ustawiał się w pozycji nawet nie amerykańskiego sojusznika, ale wręcz w pozycji sojusznika tego ustępującego amerykańskiego prezydenta, który właśnie przegrał wybory. I to jest z perspektywy dyplomatycznej no, sytuacja po prostu katastrofalna, ale też temat na zupełnie inne nagranie i całkowicie nowy wywód. Ja na dzisiaj na tym kończę. Zapraszam Was do komentowania tego materiału, do wyrażania swojej opinii, jeżeli macie w jakiejś kwestii odmienne lub podobne zdanie do mnie. I zapraszam Was do obserwowania profili Michał Wawer na YouTube, na Facebooku, na Twitterze oraz na Spotify. Ci, którzy obserwują moje profile, wiedzą, że temat polityki zagranicznej pojawia się u mnie dość regularnie, także zachęcam do obserwowania. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.